wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo teraz to jest najpotrzebniejsze. A jaki jest Pani stosunek do szczepień, które nas wkrótce czekają? A taki mieszany. To znaczy? No nie wiem, co sama, jaką decyzję też podejmę. Zaszczepię się, jestem w ciąży, niedługo rodzę, więc nie jestem pewna tych szczepionek. A ja jestem odporna, więc mam nadzieję, że nic nie będzie groziło. Chyba, bo ja żebym się bała całe życie. Na pewno się zaszczepimy, jeśli będzie. A dzisiaj by się pan poszedł zaszczepić? Jakby było dobrze, to by się zaszczepiła. To na pewno. Żebym był 100% pewny, że mi to pomoże, to na pewno bym poszedł. Żebym się nie musiała bać, że się zarażę. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. A powiedz mi, będziesz się szczepił? Na tą chwilę nie. Tam dużo po prostu, wie pan, wiadomości ze świata, co się dzieje odnośnie tej szczepionki. I czytam nieraz właśnie, że nie wiadomo, jak to jest z tą szczepionką, czy to jest w ogóle tak, jak to jest, czy to nie wszystko jest planowane, wie pan? To mi się życie poukładało jak najlepiej. Tak, takie jest moje życzenie świąteczne. A jaki jest pani stosunek do szczepień, które nas szczepiają? No nie zaszczepię się. Dopóki wszyscy się nie zaszczepią, ja też nie wiem, jakie są konsekwencje i muszę zobaczyć po prostu. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich i aby ten śmieszny COVID się po prostu skończył. Pani Karol, czy pan będzie się szczepił? Nie planuję na razie. Dlaczego? Zobaczymy, jak wyjdzie z czasem. Sądzę, że szczepionki nie są jeszcze sprawdzone. Zobaczymy z czasem. Ja nie mówię dokładnie, że nie, ale raczej chyba nie. A czy będziecie się szczepić? W życiu. Dlaczego? Bo nie wierzę w koronawirusa. Tak, świętego Mikołaja. Zdrowych i spokojnych świąt. I dużo nadziei w nowym roku. A jaki pani stosunek do szczepień, które nas wkrótce czekają? No bardzo czekam, z utęsknieniem. Także nawet zgłosiłabym się jako pierwsza. Nie wiem, pani nie duże dobre, mówię po polsku. Można gawarić polski. No все самого хорошего, чтобы все были здоровы, это самое главное. Никто не болел. Ja считаю, что в этом году здоровье – это самый главный подарок. Nie myślałem na ten temat. A jak ty думаешь? Nie wiem. Życzenia dla was, w ogóle dla was, dla wszystkich. Kochajcie i bądźcie kochani. Wtedy jest okej. I jest pięknie. I powiem nawet więcej. Przez tę koronawirus to ten świat będzie wyglądał lepiej czy gorzej? Bo takich tych zakazów 1500, to nie wiadomo. A jaki jest panu stosunek do szczepień, które panu czekają? Ja to jestem zgodny na wszystko. Zdrowie, szczęście. Zdrówko. Ja myślę, że to nie potrzebno. Szczepienie, nasilno, nie potrzebno. Po bażaniu ludzi szczepienia, żeby było. Wszystkiego dobrego dla całej Polski, aby były jak najlepsze. I dla całego świata przede wszystkim, żeby to wszystko się skończyło. No i każdy uśmiechnięty będzie widać uśmiech bez maski. A jakie zdanie na temat szczepionki? Pozytywne. Przede wszystkim trzeba się zaszczepić. Trzeba. Dużo nie pić, no mało i też. Chyba przede wszystkim zdrowia i zakończenia problemów z koronawirusem. A jaki stosunek do szczepionki, która nas czeka? No będzie się chyba trzeba podać, nie będzie innego wyjścia. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia. A jaki jest twój stosunek do szczepionki? Do szczepionki? Kto chce, niech się szczepi. Moje jest takie zdanie. To jest niesprawdzone, po pierwsze. Po drugie, szczepionki to się sprawdza tam przez ileś tam lat. Moje jest takie zdanie. Mam pewne problemy, ale życzę sobie, żeby się ustatkowały i było wszystko dobrze. I wesołych świąt wszystkim życzę. A jaki jest twój stosunek do szczepionki? O matko, nie, nigdy w życiu. Nigdy. Nigdy w życiu, bo nie wiem, co tam jest. I czy to w ogóle coś daje i tak dalej, i tak dalej. Dziecko też nie, także mówię. Jeśli chodzi o szczepionki, to jestem. Najlepszego wszystkim życzę. Od koziołka. Tęsknota, bo syn za granicą nie przyjechał przez tę chorobę. To się tęskni, no ale. Ale tak to ogólnie to nie możemy narzekać chyba, ja myślę. A jaki jest pani stosunek do szczepionki? Będzie się pani szczepić? Nie, bo jestem alergik. Ja na 7 leków jestem uczulona. Nie. Z tego co słyszę, to nie mogą ci się.
szczepić, co są alergikami. Na szczepionkę to najlepiej sobie mieć kieliszka.